Republikanie. W liście do samorządowców napisał pan, że warto głosować na pana bez względu na poglądy polityczne. Bronisław Komorowski w 2014 roku na 180 podpisanych ustaw, dwie skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a jedną odrzucił, zawetował. Czy nadal pan wierzy w prezydenta wszystkich obywateli? Czy uważa pan, że nie jest to po prostu slogan? Nie, absolutnie nie, bo wydaje mi się, że ja odpowiadam za siebie, tak? Wiem, że prezydent, tak sobie wyobrażam tę funkcję, powinien być aktywny, opiniotwórczy, ale łączyć Polaków, prowadzić dialog, często nawet w sprawach trudnych dla rządzących. I powinien być taką osobą, która jednak korzysta ze zdań Polaków. Tak? I moim zdaniem jest to możliwe. Polska samorządowa, z której się wywodzę, to jest właśnie Polska dialogu. To jest Polska rozwiązywania lokalnych problemów. Ludzie wiedzą, jak tam się dogadywać. Ta polityka warszawska to jest więcej ideologii, a mniej merytoryki. I czy nie będzie pan notariuszem rządu? Obiecuje pan? Obiecuję, że będę aktywnym prezydentem. Chcę użyć tego określenia, którego autorem jest Donald Tusk. Przecież nie kto inny wymyślił określenie strażnik Żyrandola. Nie będę strażnikiem Żyrandola.